Prowadzisz kanał, w którym odwiedzasz miejsca, restauracje, knajpy i pokazujesz, co tam można dobrego lub niedobrego zjeść. Akurat się fajne trafiają, bo tam jest, to jest taka nazwa cyklu, że ktoś ci coś polecił. No i skąd w ogóle pomysł na coś takiego? Wiesz, wielu osobom się wydawało, przecież Lara to mogłaby od razu w telewizji występować, mieć swój własny program, a w internecie pokazujesz też według mnie trochę inną twarz. Skąd pomysł? Stąd, że jakby cały format się zaczął nie od YouTube'a, tylko od Insta TV i był w pionie na początku. No i kiedyś na Insta Story gdzieś byłam i się zapytałam, gdzie tu można coś zjeść. To chyba było na Brudnie. Ludzie zaczęli mi pisać. Bardzo duży odzew. I doszłam do wniosku, że tak często ludzie nam coś polecają, a my o tym nie pamiętamy potem, że może ja będę takim przekaźnikiem, który będzie sprawdzał te miejsca. Mówię tylko dobrze, w ogóle nie krytykuję. Tutaj no właśnie, nie wchodzę, też zauważyłem. Tak, nie wchodzę w mamy działkę. Tylko to ma być po prostu przekazanie dobrego miejsca. Jeśli coś jest fajne, to pokazuję, jeśli nie, to w ogóle nie robię na ten temat odcinka. A mama śledzi te poczynienia internetowe w ogóle? Spotkałaś się z tym, że wiesz, ja też trafiłam na ten odcinek, coś tam oglądałam i jakąś może miał jakieś swoje zdanie na ten temat? To znaczy, mamie się to bardzo podoba, chociaż ona jeszcze YouTube'a tak nie kuma, więc jak miała podesłany jakiś tam odcinek, to się zajarała strasznie, bardzo jej się to podobało, ale ona, że też ma tendencję do tego, żeby rozdmuchiwać wszystko, co ja robię, to ja raczej staram się jej nie wysyłać nic. To jest właśnie ten internet, też jesteś gościem Dzień Dobry TVN, ale czy w ogóle jest jakiś taki pomysł, że tak docelowo chciałabyś dojrzeć do tej decyzji, żeby zahaczyć o jakiś własny program telewizyjny, bo to jest już trochę inaczej, nie na twoich zasadach też zawsze, prawda? Znaczy, jesteśmy w czasach, kiedy telewizja jest za internetem, przykro mi to powiedzieć, i ja nigdy nie miałam ciśnienia na telewizję. Wylądowałam w programie w zeszłym roku, co się okazało bardzo dobrym pomysłem, ale gdybym miała mieć program w telewizji, to musiałby być on w 100% na moich zasadach, a nie wiem do końca, czy to jest możliwe, więc na pewno nie będę chciała rezygnować z siebie, a internet mi daje tę możliwość i w zasadzie mam od internetu wszystko, co potrzebuję. To śledzimy w internecie. Czekamy teraz na sesję, na wywiad. Dzięki bardzo. Dzięki.